4 hours. All passengers are kindly requested to remain in the lounge until the announcements are given. Thank you. Trzeba będzie się codziennie gimnastykować. Ale właściwie to Coca-Cola. 31 grudnia 2012. Od jutra będę gimnastykować się codziennie. Od jutra będę jadła mniej słodyczy. Będę dawała mniej pieniędzy na ciuchy. Ale przecież to już było. 31 grudnia 2011. Codziennie się gimnastykować, jeść słodycze raz w tygodniu, wydawać mniej pieniędzy na ciuchy, odpowiadać na SMS-y, nie złościć się na porozrzucane gazety i dary w zlewie, zapraszać samotne osoby na obiad, chodzić spać o rozsądnej porze, wstawać codziennie pół godziny wcześniej i czytać Biblię. To tyle tego było? Tyle spadek? To po co znowu postanawiać to samo? Czy to ma w ogóle jakiś sens? Tyle razy słyszałem już to pytanie. Pastorze, czy to ma jakiś sens? To ma sens. To naprawdę ma sens. Wiecie, tak naprawdę to nie jest mój pierwszy lot do Barcelony. W tym roku skończyłem okrągłą rocznicę. Wszedłem w nowe półwiecze. Wiecie, moja żona zrobiła mi fantastyczną niespodziankę. Przyjechałem z jakiegoś wyjazdu służbowego. Zobaczyłem, że mam spakowane walizki. Zabrali mnie na lotnisko samochodem. I właściwie dopiero godzinę przed odlotem zorientowałem się, że lecę do Barcelony. To był fantastyczny tydzień. Przepiękne miasto. Miasto kompletne. Wspaniała sztuka, architektura, muzea, krajobrazy. Ale wiecie, historia, którą chciałbym wam opowiedzieć, związana jest z jednym miejscem. Byłem tam. Byłem na stadionie olimpijskim, na którym rozegrały się igrzyska w 1992 roku. Byłem i przypomniałem sobie pewną historię, która się tam wydarzyła. Sprawiedliwy 7 razy upadnie, ale zawsze się podniesie. Dlaczego? Bo ma kogoś. Bo ma tego, który otacza go swoim ramieniem. A zatem po prostu zrób to. W tym kalendarzu na 2013 rok jest wiele, właściwie same, niezapisane stronice. Zrób to. Zrób to, bo warto próbować. Bo warto się zmagać. Bo warto zaufać temu, który cię kocha. Bo warto każdego dnia z Bożą pomocą i w Bożej mocy zwyciężać. Chcę zwyciężać. Ale jak to zrobić?
odłożyć na bok swoją wygodę, swoje plany i poświęcić czas osobie, która właśnie tego potrzebuje. Nie bać się mówić prawdy, nawet jeżeli będzie mnie to dużo kosztowało. Z pokorą przyznać się do błędów. Wybaczyć. I nie czuć urazy do osoby, która mnie zraniła. Być pełną pokoju we wszystkim, co robię. I modlić się. Bez tych rozbieganych myśli, które odwracają moją uwagę od Bożych rzeczy. I modlić się wytrwale. Nawet gdy wydaje się, że Pan mnie nie słyszy, bo problemy nie znikają, bo dalej jest tak ciężko. Podnosisz mnie. Po szczytach mogę chodzić. Ale czy to jest w ogóle możliwe? Chociaż faktycznie może wyglądać to jako nierealne, wiesz? Ja wierzę, że to jest możliwe. Zwycięstwa trzeba się uczyć, jak wszystkiego w życiu. Apostoł Paweł użył przykładu ilustrującego życie chrześcijańskie ze stadionu. Powiedział, że chrześcijanin to podobnie jak zawodnik na stadionie. Użył też przykładu z wojska, porównując chrześcijanina do żołnierza. Bo zwycięzcy nie rodzą się ani w pałacach królewskich, nie rodzą się też w biednych wiejskich chatach. Zwycięzcy rodzą się w walce, na froncie.